Telewizja w Polsce.pl, Bogumił Łoziński, zapraszam na program Wierzę w Boga. W ostatnim czasie wkroczyła, można powiedzieć, pod strzechy sztuczna inteligencja, a to za sprawą aplikacji, która jest właściwie ogólnodostępna. Aplikacji, która właśnie dzięki sztucznej inteligencji odpowiada na pytania osoby, która ją używa, ale też aplikacja potrafi dzięki sztucznej inteligencji pisać teksty, niektóre malować. No i pojawia się pytanie o etyczny aspekt sztucznej inteligencji. Czy ona w ogóle ma moralność? Czy można tutaj mówić o jakimś zakresie etycznym w używaniu sztucznej inteligencji? Coraz więcej osób jest zaniepokojona. Mówi, że należy wyznaczyć tutaj pewne zasady, granice. O tych problemach będę dzisiaj rozmawiał z naszym gościem, którego witam serdecznie. Szczęść Boże. Przedstawiam ksiądz profesor Józef Kloch, wykładowca UKSW z Katedry Internetu i Komunikacji Cyfrowej. Nazwa długa, ale mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Ja tylko dodam, że ksiądz jest autorem książek dotyczących sztucznej inteligencji. Także jest tutaj osobą najbardziej kompetentną, jaką możemy sobie wymyśleć. Pierwsze pytanie. Bo nie wszyscy nasi widzowie spotkali się może z tym nazwą sztuczna inteligencja, tak, ale żeby tak wytłumaczyć od podstaw, co to jest ta sztuczna inteligencja? Sztuczna inteligencja to algorytmy, programy odpowiednie uruchamiane na komputerach albo na superkomputerach, bardzo złożonych, skomplikowanych i szybkich maszynach. I tak z grubsza rzecz biorąc, są dwa podejścia do właśnie tych algorytmów, czyli oprogramowania konkretnie rzecz biorąc, że możemy albo symulować ludzkie myślenie, albo go duplikować, czyli te algorytmy, te programy działają identycznie jak mózg, nasz mózg. Osobiście, i nie tylko ja oczywiście, skłaniam się ku temu pierwszemu podejściu, to znaczy możemy symulować działanie mózgu dzięki odpowiednim programom uruchomionym na komputerach. Czyli to jest symulować, to znaczy, że mózg naśladuje to, co my myślimy? Naśladować. Taki prosty przykład: może liczyć, może syntetyzować głos, mówić. Może coś nawet rysować. Symuluje, czyli naśladuje działanie ludzkiego umysłu. A czy sztuczna inteligencja może się sama doskonalić, rozwijać, czyli wyjść poza ten schemat naśladowania, tylko jakby wytworzyć, ma taki potencjał, że może czegoś nowego wytworzyć sama z siebie, uczyć się nowych rzeczy? Chcę zwrócić uwagę, że sztuczna inteligencja, tak jak ją rozumiemy, to jest raz to oprogramowanie, o którym mówiłem, algorytmy, a dwa dane, potężne bazy ludzkiej wiedzy, z których korzysta właśnie to oprogramowanie. Trzeba brać pod uwagę dwie właśnie rzeczy, oprogramowanie i dane. Wobec czego, czy sztuczna inteligencja potrafi się uczyć, potrafi sama siebie poprawiać, usprawniać? W pewnym zakresie tak, bo jest coś takiego jak uczenie się maszynowe. Maszyna, w tym wypadku komputer, potrafi znajdować lepsze opracowania algorytmów, takie drogi na skróty, powiedzielibyśmy, ale nie może wymyślić czegoś, czego nie ma w swoich zasobach danych.
Tak mądra to ona nie jest. A tu mamy w tle przykład szachów, prawda? Jeżeli nauczymy maszynę grać w szachy, no to jak rozumiem, nauczymy ją tych sposobów, które są dostępne człowiekowi, tych różnych, prawda, rozgrywek, partii i tak dalej. A jednak tak się jakoś dzieje, że maszyna zwykle no, teraz zwycięża z człowiekiem, komputer ten właśnie sztuczną inteligencją. Czyli on jakby no, uzyskuje przewagę. Zna komputer zasady gry w szachy. Mm-hmm. I wprowadza się mu tak samo mnóstwo rozwiązań szachowych mistrzów. Mm-hmm. I w tym wypadku na zasadzie ulepszenia algorytmu gry może wymyśleć albo szybciej podjąć w cudzysłowie decyzję, że właśnie wtedy bądź za dwa posunięcia należy wykonać taki, a nie inny ruch. Mm-hmm. Ale to jednak wszystko opiera się o algorytmy zasad gry w szachy. Nic więcej. Dobrze. A teraz szybkość działania. Rodzi się takie pytanie, czy sztuczna inteligencja ma świadomość? Nie i nigdy mieć nie będzie. To można powiedzieć z całą pewnością. Może co najwyżej udawać, że ma świadomość, ale to wszystko są algorytmy. Mhm. Językiem komputera, pamiętajmy, to też istotne, dość podstawowa informacja, są zera i jedynki, nic innego. Program komputera nic nie robi, tylko liczy pozycję tych zer i jedynek, tak mówiąc w uproszczeniu, wobec czego tylko to potrafi. Nasza świadomość nie polega na tym, że my przeliczamy zera i jedynki. Czyli w takim razie pytanie, czy komputer, czy sztuczna inteligencja na przykład jest w stanie rozróżnić dobro albo zło, do czego potrzeba jakby właśnie no, mieć świadomość, używać rozumu. Odpowiedź byłaby nie, nie ma tej świadomości. Czy jednak no, można ją nauczyć jakiejś formie odróżniania tego zła i dobra? Rozróżnijmy świadomość od właśnie odróżniania zła i dobra. Mhm. To dwie różne rzeczy. Jeżeli znowu wprowadzimy komputerowi pewien kanon zasad, na przykład kodeks karny, no i opiszemy mu, jak zachował się dany człowiek, to nie inaczej, tylko na podstawie znowu tych zasad, tych algorytmów, sztuczna inteligencja potrafi ocenić, że ten człowiek zawinił. Ale powtórzę, ona sama tego nie wymyśliła, tylko to są te zasady, które są wprowadzone do danych, którymi posługuje się sztuczna inteligencja. Jeżeli byśmy wprowadzili mu odwrotny zupełnie kodeks, to on by pochwalił, że ktoś na przykład ukradł 1 000 000 000 złotych, a nie byłby zganiony. To wszystko zależy od danych, którymi ten komputer, w tym wypadku sztuczna inteligencja posługująca się tymi danymi zależy. No to jak ksiądz podał przykład tego kodeksu, to może nauczyć komputer tak tego kodeksu, rozróżniania okoliczności i tak dalej, żeby był sędzią, postawić go w sądzie. Ludzie tam opowiadają, adwokat to, on sprawdza w tych różnych układach i wydaje wyrok. Byłby bezstronny z pewnością. Nie do końca, bo jeżeli byśmy rozważyli zagadnienie, w których sobie sytuacjach sztuczna inteligencja nie radzi, to właśnie nie radzi sobie z kontekstem, z rozpoznawaniem kontekstu. I to jest duży problem, przynajmniej na tym etapie, wobec czego no, praktycznie każda sprawa sądowa, karna czy cywilna ma tak bardzo wiele kontekstów, z którymi jednak sztuczna inteligencja sobie nie radzi, że jednak panowie w togach nadal będą występować w sądach, a nie będzie tam stał ChatGPT. A czy, jak rozumiem,
od komputera, od sztucznej inteligencji, no, nie możemy oczekiwać podejmowania decyzji moralnych czy niemoralnych, ale możemy mu wgrać programy, w których on będzie się zachowywał w sposób, który my możemy oceniać pod względem właśnie etyki, czy zachowuje się, czy też, no nie wiem, jakieś daje odpowiedzi, czy coś pisze i to jest etyczne, albo to jest, prawda, nieetyczne. Czy to można zrobić? Pamiętajmy, że my posługujemy się w odniesieniu do maszyn antropomorfizmami. My mówimy, że komputer myśli, że komputer coś narysował, komputer policzył. Tymczasem komputer nic innego nie robi, tylko przetwarza dane w oparciu o pewien program. I tu jest pewna pułapka. Posługując się takimi samymi pojęciami, jak opisujemy zachowania ludzi, w cudzysłowie zachowanie komputera, musimy też brać w cudzysłowie wyniki jego działania. Oceny napisał mi komputer, wypracowanie, rozwiązał problem, to znaczy przeliczył dane, które ma w oparciu o algorytmy, nic innego. No dobrze, ale jak na przykład ktoś sobie wymyśli komputer, sztuczną inteligencję, nawet jakby stworzy taką postać, to nie musi być człowiek, ale no może być jakiś potwór, prawda, i zakoduje, że na pewien tembr głosu czy wysokość on ma reagować atakiem tej osoby. To jest możliwe na tą osobę. No, naturalnie, że jest możliwe. To tak jak ja reaguję na śpiew ptaków, siedząc na balkonie, czyli wsłuchuję się, jestem bardzo uspokojony, albo włączam sobie aplikację i sprawdzam, co to za ptak śpiewa. Ale to jest tylko wyuczenie, albo nie, to jest realizacja algorytmu, który jest wpisany komputerowi. Tak, on może zaatakować, on może obronić. Jeśli już mamy, powiedzmy sobie, na myśli takie humanoidalne roboty, niestety również i wojenne, ale to jest tylko wykonywanie programu, nic więcej. A może też na przykład by zastąpić nianie w jakimś zakresie? Bo to często się tak pojawia, bo to jest takie zajęcie czasochłonne. Nianie w tym zakresie, że jak dziecko zacznie płakać, to na przykład powiadamia mamę, która jest... Albo na przykład, że na płacz dziecka sprawdza, czy jest pieluszka sucha, albo bierze na ręce i ma odpowiednią temperaturę ciała, przypominającą temperaturę ciała człowieka, może nawet serce tam mu bije i przytula i to dziecko może się uspokoić. W takiej roli wolałbym absolutnie jako osesek moją mamę, a nie komputer, bo to nie jest tylko sprawdzenie temperatury ciała, czy mam sucho, tylko to jest serce, to jest uczucie, które to uczucie dziecko wyczuwa, a nie maszyna, która, można powiedzieć, symuluje działanie mamy. Tu różnica jest znacząca. Reżyserzy mają, filmowcy, dużą inwencję. Jest taki film Ex Machina ze śliczną Alicją Vikander, gdzie ona gra właśnie takiego robota humanoidalnego i ona w pewnym momencie, ten robot, ona się buntuje, niszczy swoich twórców i sobie ucieka. Czy taka wizja jest możliwa, czy to jest tylko fikcja literacka, żebyśmy się tym zainteresowali, postraszyli nas? Właśnie filmy, zwłaszcza współczesne, które mają bardzo duże możliwości przedstawiania różnych scen, sporo mieszają, można powiedzieć, w wyobrażeniu naukowym o sztucznej inteligencji, przedstawiając, że oto ona może coś sama sobie wymyślić, podjąć jakieś działania niespodziewane, a wszystkie roboty się nagle skrzykną przeciwko ludziom i będzie problem. No, to jest science,
ale fiction. Mm-hmm. Czyli elementy są naukowe, ale są jednak fikcją. Mm-hmm. I tak chyba należałoby to podsumować. W tym momencie musimy postawić przecinek, ale za kilka chwil wrócimy do naszej rozmowy o zagrożeniach związanych ze sztuczną inteligencją, no ale też oczywiście i dobrych stronach. Proszę pozostać z nami.